Hej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Damiano dla projektu Find Yourself. Witam Was w serii pytań i odpowiedzi. Mam tutaj przygotowane pytanie. Pytanie dotyczy poczucia wstydu oraz fobii społecznej. Także jeżeli interesuje Was szeroka odpowiedź na to zagadnienie, na to pytanie, które tutaj mam przygotowane, to pozostańcie proszę ze mną do końca tego nagrania i na samym wstępie muszę Wam przyznać, że na pewno będzie warto i na pewno wyciągniecie bardzo dużą ilość wartości z tego pytania, bo jest to duże pytanie, a ja mam przygotowane tutaj same konkrety, także lecimy z tematem. Hej, jestem osobą, która ma fobię społeczną lub już raczej skrajny jej przypadek, osobowość unikająca. Rzadko wychodzę z domu, boję się ludzi. Doszło do tego, że często przy innych, na przykład z kimś rozmawiając, jeśli w ogóle można to nazwać rozmową, czuję paniczny lęk, drżą mi ręce i głos, serce szybciej bije, jąkam się, chociaż normalnie nie mam z tym problemu. Myślę, że to atak paniki jest, to dla mnie wstydliwe. Zaczęłam unikać wszystkich i wszystkiego, nie pracuję, ale tak się przecież nie da żyć. Miałbyś może jakieś rady, co z tym zrobić? To bardzo utrudnia życie, czuję się jak więzień we własnym ciele. Może mógłbyś nagrać jakiś filmik z góry? Dziękuję. Generalnie tutaj skłaniałbym się ku psychoterapii, ale że to jest nagranie, a my mamy ograniczony czas, to podzielę się z Wami moją perspektywą i na pewno wyciągniecie z tego coś dla siebie. Przede wszystkim warto jest spojrzeć na to, skąd się bierze fobia społeczna oraz poczucie wstydu. Ja Wam tak na szybkiego tutaj nakreślę. Poczucie wstydu to jest taka walka swojej wyższej wersji siebie, swojego ja idealnego, swojego super ego z wewnętrznym dzieckiem. To jest takie rozerwanie pomiędzy tą osobowością rodzica w naszym obrazie siebie oraz tym, jak my się czujemy sami ze sobą. Bardzo często poczucie wstydu, poczucie fobii społecznej idzie w parze z lękiem oraz z poczuciem winy oraz takim przekonaniem, że coś z tobą nie tak oraz brakiem akceptacji siebie, niskim poczuciem własnej wartości, negatywnym dialogiem wewnętrznym. No i do tego dochodzi wiele innych różnych nieprzyjemnych rzeczy, tak? I teraz radząc sobie w takim problemie, tak, próbując szukać pomocy, będziemy robić wszystko to, aby zintegrować własne ja, czyli własną osobowość, własne ego, rozwinąć system samoświadomości, czyli nauczyć się lepiej rozumieć siebie, nauczyć się lepiej rozumieć swoje własne potrzeby, będziemy uczyć się rozwijać tą męską, asertywną stronę życia, tą taką, która pozwala nam definiować siebie i ustawiać własną samodzielność w życiu codziennym. No i będziemy stwarzać również granice i będziemy w tym kierunku szli, tak? Także ja mam tutaj 5 punktów, które pomogą Wam nakreślić obraz tego, co można zrobić w takim przypadku. No i będziemy tutaj rozwijać temat. Punkt pierwszy. Integralność ja idealnego z własnymi uczuciami. Akceptacja. Na temat akceptacji ja zrobiłem masę wideo. Możecie poszukać, możecie wygooglować. Generalnie akceptacja jest bardzo złożonym tematem i jednocześnie banalnie prostym, ponieważ my na dobrą sprawę nie mamy zielonego pojęcia, czym ta akceptacja jest, poza jakimiś przekonaniami i obrazami w naszej głowie, ale nierzadko jest tak, że przekonania i obrazy w naszych głowach, szczególnie te ideały, prowadzą do dysonansu poznawczego, czyli takiego, mógłbym powiedzieć, mętliku w głowie, poczucia niezgody pomiędzy tym ideałem, tego jacy powinniśmy być, jaki świat powinien być wokół nas, a tym jak my się ze wszystkim czujemy. I generalnie sama akceptacja to jest, mógłbym powiedzieć, taki moment, gdy siedzisz samemu ze sobą, patrzysz na te wszystkie ideały, wszystkie wartości, wszystkie wzorce, które są wokół ciebie, bierzesz sobie to, co ci pasuje i siedzisz przy tym tak długo, aż poczujesz, że to, co wziąłeś sam dla siebie, jest zgodne z tobą. I tutaj mógłbym powiedzieć, że to jest taki motyw integracji tego ja idealnego z wewnętrznym dzieckiem i budowanie w sobie takiej osobowości dojrzałej, takiego ja dorosłego, które pomoże ci działać w życiu. To jest bardzo uproszczony model z tym, co ja tutaj mówię, bo z akceptacją wiąże się również odpowiedzialność oraz świadomość.
No i tutaj mógłbym dodać również do tego model duchowy, w którym akceptacja jest dokładnie tym samym co świadomość, akceptacja jest dokładnie tym samym co czakram serca, tak? Nie zaakceptujesz samego siebie, dopóki nie rozwiniesz w sobie świadomości na przestrzeni serca i nie poczujesz wewnętrznej bezwarunkowej miłości. I tutaj wiąże się wiele czynników. Odwołuję tutaj do moich filmów, do moich nagrań. No i tutaj oczywiście do zbudowania jest nawyk medytacji oraz dziennika. Punkt numer 2. Medytacja i rozwój samoświadomości, shadow work plus zmiana przekonań. To jest drugi punkt, który mógłbym tutaj dodać, bo ty teraz potrzebujesz dokopać się do swojej podświadomości, wygrzebać wszystkie śmieci, rzeczy, które nie działają, rzeczy, które skłaniają cię ku zachowaniom autodestrukcyjnym oraz negatywnym nawykom myślowym, włączając w to dzieciństwo. I należy wygrzebać wszystkie te przekonania, które tobie nie służą, szkodzą, zaniżają twoje poczucie własnej wartości, sprawiają, że nie wierzysz w siebie, nie kochasz siebie, nie akceptujesz siebie. Trzeba wywlec te przekonania na wierzch, zrobić shadow work, czyli zobaczyć, jak wygląda twój cień, jak wygląda ta część ciebie, jak wyglądają te części ciebie, których nie akceptujesz, te zduszone części siebie, te negatywne części ciebie, te negatywne części, które osądzają, oceniają, twierdzą, że coś z tobą nie tak, twierdzą, że coś nie tak jest z innymi ludźmi, ze światem. I trzeba to wszystko wyrzucić z siebie i sobie uświadomić i przy okazji nauczyć się rozumieć te wszystkie części ciebie, które istnieją w tobie, bo każda z nich ma jakąś potrzebę do zaspokojenia. Niektóre potrzebują akceptacji, niektóre potrzebują uwagi, niektóre części ciebie po prostu są już nieaktualne dla ciebie i w ogóle ich nie potrzebujesz. Ale żeby zacząć z nimi pracę, trzeba zacząć sobie je uświadamiać. A żeby zacząć sobie uświadamiać wszystkie części twojej osobowości, trzeba zacząć medytować, aby zwiększyć poziom świadomości. Trzeba posiąść wiedzę w tematach psychologicznych, przykładowo subskrybować mój kanał i być na bieżąco. Trzeba zacząć prowadzić dziennik i zapisywać w nim wszystkie swoje myśli oraz przekonania oraz emocje. I zacząć uczyć się poprzez samoobserwację siebie. I to jest mega kluczowe, bo musisz wziąć odpowiedzialność za to, jak ty się czujesz sam ze sobą, sama ze sobą. Punkt numer 3. Splot słoneczny i samoskuteczność. To jest taki ciekawy etap na przykład w przebudzeniu kundalini, gdy oczyszcza się czakram splotu słonecznego. Bardzo często dochodzi do ogromnych wyrzutów złości oraz wyrzutów poczucia winy, tak naprzemiennie. No, splot słoneczny sam w sobie jest centrum energetycznym odpowiadającym za naszą samoskuteczność, czyli tą świadomość tego, że sami możemy sobie poradzić w życiu, za naszą dojrzałość osobowości oraz możliwość podejmowania wysiłku, akcji, realizacji celów, no i między innymi organizację samego siebie oraz pracę. I bardzo mógłbym powiedzieć tutaj, pożądanym narzędziem byłaby praca z czakramem splotu słonecznego, wszelkiego rodzaju wizualizacje. Tutaj również odwołuję do moich nagrań, do moich wideo, możecie znaleźć na ten temat więcej informacji. Tutaj musicie się otworzyć, że na to, że to jest dosyć złożony temat, złożony przypadek i trzeba naprawdę podejść do tego wszystkiego kompleksowo i wtedy dużo lepiej rozumieć siebie i wtedy po prostu zacząć pracę nad sobą. Punkt 4 to jest stawianie granic, stawianie celów, wyznaczanie wartości, czyli rozwój tej męskiej strony siebie i to jest mega super istotne, mega super ważne. Ja na ten temat jeszcze będę robił filmy, bo do tej pory na kanale skupiałem się bardziej na duchowości, rozwoju osobistym, ale nigdy na dobrą sprawę tak bezpośrednio, klarownie nie opowiadałem wam na temat rozwoju męskości, rozwoju kobiecości i myślę, że będziemy szli w tym roku w tym kierunku, szczególnie ze względu na to, że moim celem jest tutaj, w tym roku, po prostu zbudowanie jak największej ilości wiedzy, danie wam wartości, abyście stali się dojrzałymi ludźmi. Taki jest mój cel osobiście. I tak, w tym przypadku trzeba po prostu nauczyć się rozwijać tą swoją męską stronę siebie. To jest ta strona, która odpowiada nie tylko, powiedzmy, za egoizm, egocentryzm, czy takie kulturowe wyobrażenie męskości, ale to jest ta strona, która po prostu stawia granice, jest logiczna, jest skuteczna, jest nastawiona na przyszłość, nie na przeszłość, na przyszłość.
na granicę, na wartości, tak? Abyś czuł się, czuła się, że po prostu, że jesteś bezpieczny, że jesteś bezpieczna. To jest to, co jest w tym najważniejsze. I numer piąty to jest wyjście z własnej strefy komfortu. I to jest mega super istotne. Wiele rzeczy można w swoim życiu przerobić samemu ze sobą, siedząc samemu ze sobą. I ja wiem o tym, bo ja wiele rzeczy przerobiłem. Ale najskuteczniejszy rozwój, każdy rozwój, rozwój osobisty, rozwój emocjonalny, rozwój psychologiczny, rozwój duchowy, dzieje się wtedy, gdy my stawiamy czoła naszym wyzwaniom, gdy my stawiamy czoła naszym problemom, gdy my stawiamy czoła naszym negatywnym uczuciom, naszym cieniom, naszym lękom, gdy ściągamy maski i wykładamy wszystkie karty, gdy definiujemy nasze problemy, dokładnie problemy, nie maskujemy naszych problemów, stawiamy klarowne cele i systematycznie dzień po dniu, powoli zaczynamy budować te nasze fundamenty rozwoju. Tutaj wam powiem jeszcze tak od siebie, że tak na dobrą sprawę tutaj zawsze chodziło o jedno i to samo, czyli o rozwój własnej świadomości. Te wszystkie techniki psychologiczne, samorozwojowe, techniki duchowe skupiałem się zawsze na jednym i tym samym, czyli na tym, abyś stał się jak najbardziej świadomy samego siebie. To wszystko to są synonimy, tak? Oświecenie, duchowość, psychologia, to jest praktycznie wszystko jedno i to samo, tylko troszeczkę wszystko z różnych perspektyw. I tutaj, jeżeli ktoś z was ma z tym problem, z poczuciem wstydu, z poczuciem winy, z poczuciem zagubienia, z poczuciem wewnętrznej paranoi, to pamiętajcie jedno i weźcie to sobie głęboko do serca. Wy nie jesteście z tym wszystkim sami. To nie jest tak, że tylko ty masz z tym problem. Nie jesteś jedyną istniejącą osobą na tym świecie, która ma problemy. Wszyscy mają problemy. Każdy ma problemy, każdy miał problemy. Niektórzy już część problemów rozwiązali, przykładowo ja, i teraz dzielę się z wami skutecznymi rozwiązaniami tego, jak ja sobie poradziłem z tymi problemami, które miałem. Ale to nie znaczy, że coś jest z wami nie tak. Bo to jest super istotne, ponieważ szczególnie w dzisiejszym społeczeństwie jest bardzo ogromne nastawienie na budowanie obrazu siebie i na porównywanie tych obrazów siebie. I bardzo często to mają szczególnie ludzie, którzy jeszcze nie rozwinęli swojego ego, swojego konceptu ja, tak do końca. Nie przeszli porządnie przez proces indywidualizacji. Takie osoby mają właśnie problemy z tym, żeby wyjść z własnej strefy komfortu, żeby otwarcie mówić o własnych uczuciach, o własnych myślach, o tym, czego doświadczają, odnaleźć się w świecie i w społeczeństwie. I tu też nie chcę nikogo winić, tak? Bo nasze społeczeństwo jest jakie jest, nie jest idealne i bardzo jest też możliwe, że wy się mocno rozwiniecie i naprawdę poprzerabiacie wiele rzeczy w sobie, ale na zewnątrz będzie trochę cienko znaleźć w ogóle ludzi, żeby móc z nimi coś przerobić, przegadać, otworzyć się. I to właśnie dzięki temu, tak, taką ogromną wartość mają na przykład warsztaty, mają na przykład satsangi, ma na przykład psychoterapia, mają na przykład spotkania, które ja prowadzę, które są otwarte, grupa na Facebooku, którą założyłem. To wszystko ma na celu stworzyć przestrzeń, żebyście czuli się bezpiecznie i komfortowo. Ja sam kiedyś osobiście byłem skrajnie sceptyczny względem, powiedzmy, tej potrzeby otwierania się przed ludźmi, jeżeli chodzi o swój własny rozwój. W tej chwili wiem, że to jest mega super istotne, ponieważ my nie żyjemy bez innych ludzi. Ja nie istnieję bez was. Wy nie istniejecie bez ludzi wokół was. Jesteśmy ludźmi społecznymi i potrzebujemy jeden drugiego. Wszyscy jesteśmy współzależni, czy nam się to podoba, czy nie. Wszyscy jesteśmy zależni od siebie. Tak? Czasami tutaj też pojawiają się różnego rodzaju dysfunkcje i te rzeczy nie zawsze działają odpowiednio. I to jest właśnie to, dlaczego w życiu uczymy się przez całe życie
staramy się być jak najlepszymi wersjami siebie, każdego dnia dajemy z siebie 100%, uczymy się akceptować nasze wady, uczymy się akceptować naszą zwierzęcą, podświadomą, nieświadomą część i po prostu idziemy dalej. Nie ma tutaj, tak na dobrą sprawę, co komplikować tego wszystkiego. Ja staram się wszystko jak najbardziej uprościć, przedstawić wam tutaj w jak najbardziej klarownej perspektywie, żeby to było dla was łatwe. I tak już podsumowując to wideo, ja tutaj jeszcze przypomnę te 5 punktów i szybko przelecimy ten temat. Pamiętajcie, że poczucie wstydu, poczucie winy, poczucie dysonansu pomiędzy swoimi ideałami, a tym jak się czujecie oraz uczuciami, to jest wszystko do przerobienia i potrzebujecie zbudować sobie silny fundament swojej własnej osobowości poprzez samozrozumienie i poprzez rozwój samoświadomości. Innymi słowy, potrzebujecie jak najlepiej zrozumieć siebie. Być świadomi siebie, swoich mocnych oraz słabych stron, waszych szans oraz zagrożeń. Musicie być świadomi własnych potrzeb, być świadomi własnych wewnętrznych labiryntów, rozumieć to, dlaczego one powstają, jak powstają, co można z tym zrobić, które są wam potrzebne, tak? Przykładowo osobowości, podosobowości, jakiego typu potrzeby zaspokajacie i co takiego możecie z tym zrobić. I pamiętajcie jedno, to wszystko można złapać na logikę. Wcale nie potrzeba takiej ilości skomplikowanych konceptów. To, co ja tutaj mówię, jesteś w stanie zrobić praktycznie sam ze sobą. Wystarczy, że zbudujesz nawyk codziennej medytacji, weźmiesz, założysz sobie dziennik, obejrzysz moje nagrania dotyczące prowadzenia dziennika, moje pytania, moje wideo dotyczące shadow work, self-coachingu, przelecisz te materiały, po prostu zrobisz to, co powiedziałem, tak, instrukcja krok po kroku i zobaczysz efekty. Oczywiście na wszystko potrzebny jest czas, no i ta sama akceptacja. Punkt numer 2, medytacja i rozwój samoświadomości, to już praktycznie do końca życia, bierzesz pigułkę i po prostu nie ma powrotu, tak? To znaczy rozwijasz się przez całe życie, nie ma wyjścia po prostu, nie ma opcji, możesz spróbować się nie rozwijać w życiu. Spróbuj, zobaczysz co się stanie. Numer 3, tutaj kwestia energetyczna kundalini, zobaczyć splot słoneczny i nauczyć się samoskuteczności. Numer 4, nauka stawiania granic, wyznaczanie celów i wartości, rozwój męskiej strony siebie. No i numer 5, wyjście z własnej strefy komfortu, powoli, stabilnie, z poczuciem kontroli. Innymi słowy, trzeba stawiać się w takich sytuacjach niekomfortowych, aby mieć poczucie kontroli nad tym, jak ty się czujesz, tak? Żeby to też nie było takie zbyt gwałtowne. I wtedy po prostu badać swoje własne reakcje, badać swoje własne uczucia, odczucia. Najlepiej byłoby tutaj znaleźć takich ludzi wokół ciebie, którzy cię w tym wesprą i ci pomogą. I ja wiem, że to nieraz jest trudne, bo to jest trudne. Dlatego najpierw trzeba zadbać o siebie i zobaczyć, co można zrobić samemu. I ewentualnie poszukać na różnych grupach wsparcia. No tutaj, tak jak powiedziałem, są jeszcze warsztaty, satsangi, jest psychoterapia. Dzisiaj jest tyle narzędzi dostępnych, że się w głowie nie mieści, tylko wystarczy po prostu podjąć tą decyzję, że chcesz się rozwijać, tak? Bo to jest kwestia rozwoju. I wtedy wszystko zacznie się dziać praktycznie samo. Bo pamiętajcie, że rozwój wspiera rozwój. Świadomość zawsze wspiera świadomość. Jeżeli będziecie chcieli się rozwijać, będziecie się rozwijać. Jeżeli będziecie pragnąć świadomości, dostaniecie świadomość. W takich czy innych przejawach, czy w takich aspektach, nie musicie być w tym idealni, nie musicie być w tym perfekcyjni, po prostu resztę pokaże wam intuicja, wasze własne doświadczenie, wnioski, jakie wyciągniecie. I tyle. To tyle, jeżeli chodzi o to nagranie, to tyle, jeżeli chodzi o to wideo. Ja mam na imię Damiano, dzięki wam wszystkim bardzo serdecznie za obejrzenie tego nagrania. Dajcie proszę dla mnie łapkę w górę, napiszcie pozytywny komentarz, zostawcie swoje własne przemyślunki. Do zobaczyska następnym razem. Miłego, elo, buźka.